To już się kameruje się? Dawaj, Marek, to już się kameruje! Damian będzie skakał. Chuj z kierownicą, dawaj. Dlaczego? Dobra. Jesteśmy w kolejnym odcinku. Damian widzę, że ma bardzo porządne narzędzia, więc to znak, że będzie dzisiaj bardzo dobra robota. Tak, dokładnie. No co, co robimy dzisiaj? Blaszkujemy. Blaszkujemy. Myślę, że jakieś ciasto powiesz albo coś. No. Ogólnie dzisiaj wesoło, jest tutaj z nami Artur. Pokaż Artura, tu już jest gwiazda naszego kanału. Możemy sobie pozwolić. Artur, przywitaj się. Tam druga w cieniu. No, także dzisiaj mamy pełny skład. Możemy wbijać blaszki, każdy po jednej. O, okej. Okay. No, no i git, dobra. No co, co? No co, co, o blaszkach żeśmy już popowiadali tyle, że teraz już no, czas je wbijać. No, po prostu wbije, po prostu, no. Dokładnie. Blaszki mamy schłodzone do temperatury poniżej zera. O kurde. Nie? No to słuchaj, wiesz. Mamy bardzo fajny blok, niepozaciskany od Przemka, także wiesz, będzie gładko. Zobaczycie. No dobra, to pukaj. To pukaj, nie? No to już tutaj, wiesz. Widzę, że jakieś specjalne drewno tak, wybrałeś. Specjalne drewno. Powiedz mi, czy to jest jakieś sprowadzane, czy to z polskiego nie, lasu? Nie, do, z naszego lasu. Z okay. naszego lasu tutaj polskiego, tak jest sprawdzony, twardy, taki o. Gdzieś z okolic tutaj. Dobrze tutaj brzmi, się. Dobrze brzmi. No dobra. Myślałem, że może to mieć jakieś specjalne. No nie, nie, nie. Jakieś no szwedzkie. Wiadomo, staramy się nie uderzyć w blok, nie? Pewnie a poza, z Ikei, tym, a poza tym to już jest, wiesz. Aha. Dla tych, co się boją, to od razu mówię, że w tych silnikach generalnie zawsze tuleja wystaje. Uderzamy delikatnie tutaj drewienkiem, więc się nie ma prawa nic stać. Jakby się działo, to już. To już dawno by się coś działo, także spoko. I tyle. No. No i, to po... na, i to dzisiaj, to wszystko już w dzisiejszym odcinku, widzimy się w kolejnym. No. Nie, no to dajmy spokój, to musimy tu, wiesz. Ile było różnicy między tymi tulejami? Bardzo była ten? Była każda taka sama szeroka, czy nie? No, u Przemka to było idealnie, także jak Przemek będzie sprzedawał, to można mu polecić silnik, bo jest naprawdę... A to sam Buda już nie. Znaczy się ogólnie samochód, nie? No bo to wiesz, to tutaj... Nie myślałem, że sam ma silnik ma więc proszę cię bardzo, no wiesz, tu trzeba jak najbardziej, żeby zrobić trochę reklamy, jak tam Przemo będzie sprzedawał, to wrzuci link. Okej, okay, to jest teraz fragment z lokowania. No. A Artura też, jak będzie sprzedawać, to też warto? Oczywiście, Artura to wiesz, to jest RS, to jest unikat, to naprawdę, to słuchajcie. Aż się obraził, wyszedł. Nie, no to jasny gwint. No, blaszeczki nasze tutaj piękne, takie mało profesjonalne, bo ten, ale spełnią swoje zadanie. Spełniają swoje zadanie. Myślę, że to jest ten moment, na który wszyscy czekali, zobaczyć jak to się dzieje, jak to jest młotkiem wbijane. Dokładnie. Cyk, cyk, cyk. Słuchajcie, no przede wszystkim wiadomo, że nie każdy z was będzie miał taki fajny silnik jak Przemo, nie? No i młotek. Może młotek to akurat nie ma znaczenia. Później się tylko rozmiar młotka zmienia, no, ale generalnie naprawdę tutaj jest bardzo fajny silnik, to jest najlepszy moment, żeby go zablaszkować i cieszyć się jazdą. O, tato weszła bardzo tam. Ładnie. No, dobrze, także tu mamy to generalnie coś takiego. A ja mogę jedno pytanie zadać? Słucham cię bardzo. Czy będziemy tutaj wykonywać jeszcze pewną modyfikację Oczywiście, tych blaszek? Oczywiście, zrobimy na S. Okej, okay, na dobrze. S, tak. Blaszki teraz co? Ważne, żeby nam tu nie wystawały, no bo wiadomo, po co ma uszczelka pod głowicą gdzieś się tam opierać na to, nie? Mhm. No, także tutaj jeszcze taką małym... Czyli małym... co, już głowicę zakładamy? Jeszcze nie, no chwileczkę. Tu mamy takie jeszcze narzędzie Forda numer 854. Mhm. A to z ASO się kupuje? to już z Bartkiem trzeba gadać. No, tutaj robimy tylko taki delikatny puk. W samą krawędź blaszki, żeby nam się ładnie zrównała z blokiem. Że tak pod paznokciem, żeby nie było czuć. Dokładnie. Nie róbmy z tego jakieś nie wiadomo czego, bo to wiesz. A właśnie najczęściej jest tak, że się wiesz, robi z igły widły, a to tylko silnik. No. I od razu mówię, ale tak rozbierałem już te silniki po blaszkowaniu i żadna mi nie wypadła blaszka, także wiesz. No. Dobrze. Działa to, po prostu działa, jest to proste, skuteczne i tanie. Bo dokładnie, ktokolwiek minimalnie to potrafi sobie uszczelkę pod głowicą wymienić, to jest w stanie sobie to zrobić i nie musi w ogóle robić z tego jakiś mechanik. Dokładnie.
Można to w domu zrobić. Można to w domu zrobić. A, było jeszcze pytanie w komentarzach o różnicach między Focusem a Mondeo. Żeby coś o tym powiedzieć. Silnik, głowica to samo. Słuchajcie. Znaczy blok, głowica, no ogólnie to samo wszystko. Wszystko to samo. Różnica jest jedynie w osprzęcie. Słuchaj, bo te silniki mamy tak. Hyda, czyli Focus, ST. Tak. Huwa, Huba. Ty nie mów tak brzydko. No, Huwa i Huba jeszcze są teraz, jeszcze Kuga, nie? Tam miała. Jest jeszcze co innego? No, ale nie, to generalnie tylko one się tym kodem oznaczenia silnika. Ja wiem, jaka jest największa różnica pomiędzy tymi samochodami. Mondeo ma tempomat. Ale to już wiesz, no to słuchaj, ale żeby było śmiesznie, nie? Hardware'owo jest ten sam sterownik, nie? No, ale Mondeo ma tempomat, Focus nie, a różnica taka jeszcze... I Kuga ma tempomat. Kuga ma tempomat? A co, nie ma? Moim zdaniem nie ma. Przecież to jest Focus w środku. Nie, Kuga to jest mix. Serio? Kuga ma tempomat? No, to nie wiedziałem. No i ma 4x4. No. I Kuga ma pompę paliwową PWM-em sterowaną, nie? A Mondeo też chyba. Mondeo też. Tak, to jest właśnie też ta różnica, że tam jest już sterowanie. Tak jak Volviaki, tak jak Volviaki. Volvo też ma? Te wszystkie? A bo tam też jest tempomat. Mhm. No właśnie. Taka jest różnica, że właśnie Focus ma pompę taką... STRS. Zwykłą... On-off. Tak, po prostu działa i ciul. No i dopiero w RS500 też jest właśnie taka PWM-em sterowana, że ona po prostu dostaje różny sygnał i różne ciśnienie produkuje. Dokładnie. No ale w RS500 też nie ma tempomatu, no w Mondeo i w Kudze jest, ale właśnie to jaka jest jeszcze różnica, to w Mondeo, żeby przebić barierę 280 koni, to trzeba potrafić. Ale mamy już takiego chłopaka tutaj. No ale właśnie to już jest opanowane, ale ogólnie zawsze był z tym problem, tak. Bo były problemy z boostem, że on zamykanie po prostu... Zamykanie przepustnicy... No, on się po prostu gubił, szarpał. No i to był zawsze taki problem, że te Mondeo się dużo trudniej stroiło. No. Tak, dokładnie. Aż przyszedł taki jeden piękny dzień, że się udało. No właśnie. Także w sumie teraz, jak ktoś szuka faktycznie bardziej komfortowego auta, ale z charakterem, no to Mondeo, petarda, nie? Też można moc podnieść, cieszyć się 5 cylindrami. Żeby było taka ciekawostka, nie? Mondeo ma icek jak RS MK2. No tak, ale tam, no w sumie... No patrz. Wiesz, ale porównując icek seryjny ze STK MK2, no to tu mamy 1.6 TDCi, tak? No tak, tak. No. No to... Ty, ja myślałem, że w Mondeo jest taki sam intercooler. Nie. Nie? Większy jest? Jak wyrę się. O. A? No, to komuś napisałem zły komentarz, bo... Tak? Myślałem, że jest właśnie to samo. Nie. Mondeo S-Max mają właśnie icki duże. Okej. Okay. No. O. No to spoko, ale półosie są też lepsze w Mondeo, bo są na kulach, więc znowu mamy tutaj plus no dla Mondeo. Zewnętrzne przeguby setki, nie? No tak, tam, tak. Tam jest naprawdę... Ogólnie jest. Jeśli ktoś szuka takiego bardziej auta na daily, to Mondeo naprawdę jest fajnym wyborem, bo no parę rzeczy tam jest, można powiedzieć, trochę przyjemniejszych w użytkowaniu. Znaczy wiesz co, myśmy zrobili taki znajomemu taką modyfikację, że założyliśmy skrzynię ze steka. Aha, krótszą. Bo w Mondeo jest dłuższa... Nie, jest taka bardzo porozkładana, mało taka sportowa jest ta skrzynia w Mondeo S-Maxie. A mówi coś z takiego... Któremu znajomemu, tam na złotych felgach? Z Mondeo, nie, Mondeo taki, wiesz, totalny slipper, wiesz. Aha. W ogóle nawet wersja jest z tymi fajkami, wiesz, nawet nie ma końcówek wydechu. Aha, okej. Okay. No, z trumną na dachu, taki, wiesz. Okej, okay, dobra. A jeszcze jeden taki temat zahaczę, bo nie wiem, czy widziałeś, że tam z tą teorią z tymi półosiami to temat podzielony był w komentarzach, ale ktoś napisał o jeszcze innej firmie, która robi półosie. W sumie myślałem, żeby się do nich odezwać, może byśmy jakiś odcinek zrobili o półosiach. No, czemu kiedy, nie? Kiedy dostają, a kiedy a mają nie? Dobrze. Jasne, no o półosiach to można, wiesz, to jest, zresztą to jest... W sumie wiesz, nie było takiego no, jeszcze. Nie. Więc to jest chyba dobry temat. Co, już powbijałeś? Może, no tak. No i widzisz, no nawet nie wiem kiedy powbijałem. Same weszły. No i nawet reszty nie trzeba było do tego. No. No, także nie, słuchajcie, no to tutaj widzisz, no teraz pozaginamy i no. A czemu zaginamy? No wiesz co, ci powiem szczerze, tak naprawdę to wiesz. Ja nie miałem pozaginanej. Ale słuchaj, ona nie wyjdzie, no bo gdzie ma wyjść? Nie wyjdzie, no ale nie. To chodziło o przepływ wody. Dokładnie, niech tam nie zaburza żadnego przepływu. Dla purystów zaginamy. Mhm. No. A Przemek takim jest, więc mu zagniemy. Dokładnie. Totalnie ślusarska robota z tym blaszkowaniem, nie? No, taka no. Kowalska nawet. No, dokładnie. Przemek też teraz zobacz, co się będzie działo, popatrz.
Powiększa pojemność cylindra teraz, Damian. Widzisz, trochę tą tuleję nagią. Nagią tuleję, wiesz co, nie mów takich rzeczy, bo jeszcze ktoś to uwierzy. Bardzo ładnie. Ojej, teraz to jest premium. Nie? No powiem ci to widać, że to jest premium. Nie, to jest to. To jest to właśnie. Bardzo ładnie. No, to mamy tutaj. A czemu tą zaginasz w tą stronę, a nie w tamtą? Słuchaj, właśnie. I o to jest pytanie, nie? No. Bo generalnie, wiesz, tutaj przepływ wody... No. Przepływ wody mamy... w tą stronę, więc chciałbym, żeby tutaj to krążyło w tak. O. Może być? Okej. Okay. Myślałem, że... No dobra, rozumiem. No. Nie mam więcej pytań. Proszę bardzo, służę. Dziękuję. No bo tutaj pompa... Widzisz, tutaj mamy wylot z pompy wody. Mhm. I pompa generalnie... Wiadomo, że tutaj, wiesz, nam się rozchodzi tutaj wszystko pod ten, ale wiesz, to już no, to znowu, taka... znowu żartuję i ten. No ale... ja też się tak w formie żartu zapytałem. Dokładnie. A czy było śmieszne? Nie wiem. Przemek, było się i nie było. No, tak właśnie, żebym czuł. Śrubokręt też jest jakiś? Specjalny? Tak, specjalny. Płaski. Taki, żeby się nie wygiął. I też właśnie dobry. No mój się poddał, jak bębny w gitarze ściągałem. To jest to premium, tak? No jest premium, no. Moim zdaniem wygląda drożej. No. Wiesz, tak wygląda tak oryginalnie, nie? Bym powiedział. Kolejny zapłonu, nie? Możemy pogadać, jak już tu mamy tłoki na wierzchu. O matko. No, Dawid, jak myślisz, jaka tu jest kolejna zapłona? O, tu jest jakaś śmieszna, ale nie jak. Jak śmieszna? W sensie nie wiem. Nie, no to tutaj, wiesz... Strasznie skomplikowane rzeczy. Ale się jako były właściciel powinieneś wiedzieć, wiesz, to dla mnie to jest, nie, wiesz... Nie mam bladego pojęcia. No nie, no to zerknij, rozumiesz, tutaj, co tutaj, jakbyś tą kolejność zapłonu tutaj powiedział? Mamy pierwszy cylinder, mamy piąty cylinder. No, pewnie jest coś... No, zaczynamy od pierwszego, tak? Pewnie jest jeden, pięć... No 2, 4, 3 bym powiedział. A kurczę, byłeś bardzo blisko, bym powiedział. Tak, gdzie się pomyliłem? 1, 5, 2, 3, 4. 1, 5, 2, 3, 4. A czemu w sumie nie do środkowego nie schodzi? No nie wiem. To już nie do mnie takie pytanie. A w Audi nie jest tak czasem? Nie mam pojęcia, wiesz, bo nie chcę tutaj gadać, bo... Ale tu jest 1, 5, 2, 3, 4. Dobra, ale tak jak teraz na to patrzę, to jak mogę ocenić? No nie, nie jesteś w stanie tego ocenić. No, naprawdę, jakbyśmy zaczęli obracać silnikiem, to byś widział wtedy, nie? A no tak, jak się tłoki ruszają. No dokładnie. Ale wiesz, to teraz też nawet widać tam. Znaczy się, wiesz, no bo wiesz, 1,5 okej, okay, no ale popatrz, ten jest mylący, bo jest w tej pozycji, tak? Mhm. A on teraz pójdzie na dół. Okej. Okay. Teraz ten do góry, potem ten i ten na końcu dobije do góry. Mhm. No. Także tutaj byś się na pewno już musiał pomylić, bo popatrz, o ile 1,5, popatrz tutaj, nie? Mhm. No tak, tak. 2, 3, okej, okay, ale ten już, ten idzie no to w tym momencie w dół, no. Nie? No to ciężko by było to wymyślić. Nie wiem, ja jak powiedziałem tą kolejność, tak się sugerowałem wyważeniem silnika, że ten powinien być na końcu. No bo nie, no tak. Żeby równo parami chodził, gdzieś, nie, no, no ale nie powiedział. Ma tutaj tej pary, wiesz, więc musieli to jakoś zrobić, nie? No dobrze. Jaki plan? Jaki plan? No plan jest taki, żeby tą plan jest sprytny. Głowicę założyć, nie? No dobra. A tu już naszą szczelki, o których żeśmy tyle opowiadali, to wiesz, no, musimy... To będziemy kłaść. No, szpileczki, tutaj te nasze uszczelki pod kolektor wydechowy, nie? Mhm. No, osłonę rozrządu tam założymy w pierwszej kolejności. Ty, ale my jednej rzeczy nie mamy zrobionej. EGT. Mhm, no. Trzeba by nawiercić. Dobrze by było, nie? No, później... Zrobić to póki co. No, a ty nawiercisz to na aucie? No, będę się starał. Aha, no dobra. To co? Wiercimy. Cięcie. Elegancka, proszę bardzo. Uszczeleczka typu MLS. Mamy opisaną, góra, dół. A co jak się ktoś pomyli? No, Dawid, no, raczej się nie mylmy. Załóżmy ją tak, jak powinna być. No, od razu ładniej. Ale cisza. No i przykryła nasze blaszki. No, już teraz jest fabryka. Teraz to już jest, wiesz. Się im nie pozna, jak będzie kupował. Ale zauważ, jak jest uszczelka założona, takie malutkie te cylindry, nie? No. No bo one nie są wbrew duże. No nie, 83 mm. Maluteńkie. 83 mm, nie? A tu jest korba długa, nie? 90, wykorbienie 90, ile? 3,2? Nie wiem, ale jakoś tak. Już teraz nie chcę wiesz.
Dobra, jaki następny krok? No teraz to już trzeba głowicę położyć na to. Może to być trochę będzie utrudnione. A wy ten termostat najpierw czy coś, czy nie będzie przeszkadzał później? Tą wtyczkę, tylko czujnik wyciągniemy, żeby było więcej miejsca, bo musimy tą głowicą wjechać od razu na kolektor. Aha, żeby się później nie męczyć. Tak. No to i tak do wymiany. Nie. Czujnik zostaje, ale to... No tak, masz. Czujnik zostaje, dokładnie. No, że mamy coś takiego. Dobra, to co? Głowa gotowa? Papieroska? A, dziękuję, dziękuję. Czym to smarujesz? Graficikiem. To taki tańszy ARP. No, to jest budżetowy projekt. Dokładnie, musimy jakoś, wiesz, ściąć te koszty. Tak. Poproszę. Przemek jeszcze warsztat po zamiata i już roboczo godziny przez pół. Ja mu pomogę, jak chcesz, nie będę już taki... No to wiesz. Widzę, że masz taką dajpółkę, ten porządek jest do zrobienia. Nie mam, jedną. Mamy auto z hakiem, wiesz, przyczepkę ten, weźmiemy, założymy, na złom wywieziemy. Ja już nawet znam jedno złomowisko. Znasz już? No. W ogóle nie wiedziałem, że trzeba ten, że trzeba dowód podać. A ty nie wiedziałeś? Nie, nie wiedziałem. To już wiesz, to już lata jest. Ty, a widziałeś, tam był też taki fajny komentarz odnośnie, znaczy no fajny, ciekawy. Odnośnie z tym rozkręcaniem głowicy, że też powinno się robić, że ona miała jak się rozprężyć. Bo ty chyba powiedziałeś, że odkręcamy od środka do... Od zewnątrz do środka, tak? Ślimakiem, że tak odkręcasz chyba powiedziałeś. Ja już nie pamiętam, jak to tam, żeśmy tam... Dokładnie. A ktoś powiedział, że odkręca na odwrót, żeby... znaczy no, że odkręca najpierw ten, żeby ona się miała jak rozprężać, jak tam... Słyszałeś o czymś takim? Że ale zaczyna odkąd? No, żeby się musiała rozprężać, no to od zewnątrz, nie? Żeby była luźna na bokach. Od zewnątrz na ten. Słyszałeś o takiej szkole? Słyszałem. Nie mam nic przeciwko. Znaczy generalnie i tak po zdjęciu głowicy, no... Jak trzeba sprawdzić. Tak wiem, trzeba sprawdzić. No. Rozkręcamy generalnie zawsze zimny, nie ma, ale zawsze zimny silnik. Mhm. Wiesz, co no jakby był ciepły. To też go rozkręcamy, praktycznie on jest, wiesz, po takim czasie, po jakimś tam przebiegu, wiesz, to jest tak już mega wszystko wypracowane, że on i tak nie jest już tak ściśnięty, tak jak, wiesz, tak jakbyśmy go skręcili, nie? No taka prawda. Oczywiście to są cenne uwagi. Zawsze lepiej się coś dowiedzieć. Lepiej coś to dokładnie uważać z czymś, ale no tutaj mówię, że nie ma jakichś większych tutaj problemów, bo... Fajnie takie naoliwione są. Prawda nie są w jakimś szczelnym tym, ale czuję, że coś na nich jest. Wiesz co, nie, bo tu chodzi o korozję. Nie? No. Świece nowe są już założone? Nie, stare są. Aha. No świece wie, żeby nie, dziesiątka na statka nie wpadła, nie? No tak. Wiecie o co chodzi. Nie szkoda wyciągać. No, dokładnie, tu mamy serwisóweczkę. A, na tym jest. Tak. Ulala, nie wiedziałem. No, zawsze jest fajnie. Pomoc, nie trzeba, wiesz. Nie trzeba. Subaru tutaj... jest na masce, bo przewidzieli, że często się będzie... Coś... Oj tam. Proszę mi tutaj marki mojej, jednej z ulubionych, nie obrażać. Jednej z. No tak, bo ja nie jestem jakiś ograniczony. Tego nie powiedziałem. No. Ja tu sobie zrobimy tak. Może być, nie? Bardzo ładnie, no. Zobaczymy, do ilu umiesz liczyć. Ja muszę ciągle sobie podglądać, wiesz, bo bym się pomylił. Wiesz, o co chodzi. No masz, proszę cię bardzo, tutaj możesz dla potomnych. Mhm, bardzo ładnie. Jaki jest pierwszy moment do kręcenia? 20. Drugi? 60. Trzeci? 130. No proszę bardzo, no proszę bardzo. Dobrze przeczytałem? Dostanę piątkę do zeszytu? Piątka jest do zeszytu, to teraz dostaniesz... Teraz dostaniesz nasadeczkę. Tak, żem czuł. A właśnie, to teraz jeszcze ta kolejność nie jest taka istotna, także wiesz. A gdzie masz ten? Kręć, tak. W łokciu mam mieć ten? Kręć, wiesz, żeby coś było widać, że skręciłeś. Dzięki. No. Nie, bo i co, nie... jak idzie? Od razu gwint sprawdzisz? No dobrze idzie. Dobrze idzie, no. Nie? No. Nie jest to wieczny gwint. No. Kurde, długie ma te śruby. No tu już nie widać już. Gdzieś 7. Kurde, że jak w ten, jak puzzle. No to już dynamo jedziemy, ja już ci tutaj daję, żeby było, wiesz. No dawaj te 60 jako teraz. Tutaj. Jakie 60? Jakie 60? Nie, 20 najpierw. No. No i to jest 20 najpierw. Teraz drugi raz mam wszystkie przelecieć? No ale zobaczysz do którego momentu pójdą, nie? Do której śruby, widzisz to? No dwa też.
O, tu już niedużo. No, ale zauważyłeś, że te pierwsze dwie tak, to mega, no, nie? Ale no, jeszcze przejedź czwartą, piątą. Widzisz to? No to też luźno. I tak będzie się to, rozumiesz, bo ta uszczelka się zgniata, wiesz? Okej. Okay. No jednak jest tam kilka warstw. O, i widzisz to? Już te skrajne już ładnie, nie? No to już wcale. I to, no ta jeszcze też trochę. No a te skrajne już widzisz tylko praktycznie nic. A gwint metryczny, więc mamy bardzo duży skok gwintu, nie? Przy śrubie M12, nie? A jeszcze ile poszła? Okej. Okay. No, okej, okay, no to teraz przechodzimy na następny klucz. No, kolejna misja. Kolejna misja będzie. No, tutaj mamy troszkę bardziej zużyty. To już więcej motorów poskładał. Już więcej zwrócił motorów się. Poskładał, także tutaj... Ty, Przemek, a może ty se dokręcisz, co? W sumie jedno. Tak, nie, podobało. Wszystkie, czekaj. No to tym teraz już. No tak, no. No teraz już 60 lecimy, nie? Ty, tu majstra silnik, ja będę mu tu skręcał. No, oczywiście, no to zamieńcie będziemy się. Będziemy się tu FIFA Rafa się bawić. Zamieniajcie się i wiesz. Dawaj tego sprzęta. Czekaj, nie pamiętam kiedy kręciłem. Masz to właśnie. Daj, daj, daj. Staraj się jak na ten. Jednym ruchem, wiesz, to robić. Tak sobie ustaw klucz. O, nie dociągaj tak. Czyli za most. Jeszcze raz dynamo. O, no, no dziewica. Tak, kasuj sobie ten luz na kluczu. Jeszcze o tak, tak i teraz staraj się tym jednym, żeby jednym ruchem to zrobić. Jeszcze. O, widzisz, i okej. Okay. Coś ten deseń. Weźmiesz go na praktyki? No jasne, widać, że chłopak, wiesz, chce najważniejsze. No tak, liczą się zawsze chęci. Jeszcze. Ciąg. Z rączki do rączki zrobiłeś. No, tak no. I taka przekładanka. No. Trzeba było sobie tak jak Dawid trzy cylindry kupić, nie? No ej, ale... O, dobra. Ale sucharek daje sobie. Mi, no cóż. To się tam siejesz, co? Nie, ale widzisz, kupiłem jeszcze 6, żeby było trochę więcej. 3, 6 plus 4 to i tak mam więcej od ciebie. Ja mam 6 i 5, 11. Ty masz ile? No 3, 6 i 4, czyli 13. A ty, Damian, ile masz cylindrów? 4, nie? Więcej masz. 4, 8. Ło! To cię. Jeden w maście. 4, 8, potem wiesz. Dwa rotory, nie? A widzisz. O, widzisz, ten podniósł poprzeczkę. No. Ty, oddaję ci sprzęta, bo go ubrudzę. No i w ten oto sposób. Ostatni etap. 2000 years later. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, już prawie koniec prac? No, już mamy tak. No, myślę, że jeszcze, wiesz, jedno spotkanie będziemy już mieli jeżdżące. Okej. Okay. Dobrze, będziemy mogli opijać wtedy. No, dokładnie, coś trzeba wiedzieć. Przemek będzie stawiać. No, dokładnie. Dobra, to zobaczmy sobie tutaj stan rzeczy, jaki nas dzisiaj, że tak powiem, zastaje. Co się zmieniło i też jakby tutaj, tak można powiedzieć, słuchamy was, widzimy o co się dopytujecie, też tak, piszecie tak, do nas, tak. Więc dzisiaj będzie taki trochę game changer, bo zaprosimy tutaj Michała do nas. Właśnie, mamy gościa. Tak, i myślę, że Michał może zburzyć wielu osobom światopogląd, jeśli chodzi o strojenie fokusów, także no, pojawiła się, że tak powiem, taka wiedza na rynku i takie umiejętności u Michała, więc no, będziemy je reklamować, bo to jasne, myślę, że dokładnie. Wszyscy po prostu właściciele 2,5 turbo, jak usłyszą, co można zrobić, no to będą zadowoleni i zainteresowani. Zachwyceni. Także tak, oglądajcie, a zanim przejdziemy do omówienia, to oczywiście pamiętajcie, żeby wbijać na dealer.pl. Co? Coś żeś zrobił? Coś żeś zrobił, no poskładałem to już troszkę, widzisz. No przede wszystkim co, schowaliśmy tutaj instalację gazową przemysłową. Aha, no tak, no. No ja tak się zastanawiałem, co schowałeś, już tak... No, nie. Jakiegoś gifta albo coś. Tryski schowaliśmy, żeby tutaj Przemek już nie miał tych takich, wiesz, no tutaj... No tutaj część osób teraz może powiedzieć, że wtryski są poziomo, a nie pionowo. No, wiesz, wtryski tyle kosztują, że... No padną, to się wymieni. To się wymieni. Ale no dużo lepiej to w fokusie w ten sposób no, wygląda. No, dokładnie. Tutaj, wiesz, plątanina kabli przede wszystkim tutaj, już sam ten silnik jest tutaj tak nabity, że trzeba trochę uciekać, jak co się tylko da. No i chłodzenie żeśmy tutaj zmienili przez... Podpięcie. Podpięcie reduktora.
Jak przewody były ok, czy? No jeden jest wymieniony na nowy. Drugi był spuchnięty, ale to został przycięty, więc jest, więc się przydał. Naddał się. Aha, no i co? Kompensację ma zrobioną Przemek jeszcze, nie? Bo nie miał wcześniej kompensacji. Z jednej strony był zasilany. Z jednej strony, tak. Wytłumaczę, bo też już zacząłem zastanawiać, o co chodzi z tą kompensacją. Ale tak, z listwa była z jednej strony zasilana, a teraz jest z dwóch. Tak, dwa filterki, także wiesz, nie dość, że zawsze mu będzie miał tego gazu więcej, to sam interwał wymiany filtrów można praktycznie wydłużyć, bo będą już teraz dwa. No króciec do reduktora, no reduktor ma tego ten duży, więc szkoda było go nie więcej wykorzystać. Więcej też, więcej mocy będzie, no to fajnie, żeby był zapas na tej listwie, a nie, żeby się tam coś przydusiło, bo będzie ciśnienie za niskie. Widzę, że tu już przymierzasz plastik od polifta, tak żeby tutaj nam wpasowała się puszka. Tak, puszka świeżo przyszła, używka, także tak, trzeba. No i jak każdy może zobaczyć, C-Max MK1, lift 2.0 TDCi. Wiesz co, z tym 2.0 TDCi to bardziej 2.0 benzyna. Aha, to czemu ktoś bo napisał? Bo TDCi mają tutaj przepływkę, a, no więc tak. Nie wiem, czemu tak ktoś napisał, chyba z rozmachu jakiegoś. Dokładnie. Ale jakbyście chcieli sobie kupić taką właśnie puszeczkę, to już wiecie, od czego mniej więcej szukać. I to, co trzeba wymienić, żeby ta puszka ładnie leżała, no to podstawa akumulatora musi być z mocowaniem, bo tu jak możecie zobaczyć, jest takie jeszcze jedno dodatkowe ucho. Dwa ucha. A dwa, no jedno tu, drugie tam i oryginalnie tego w STK-u po prostu nie ma. Nie ma, dokładnie. A w dieslach jest. W sumie we wszystkich, oprócz STK. Dokładnie. No, także tu już wiadomo, tu krótki dolot do przepływki będzie. Jak to złożymy, to zobaczycie wszystko ładnie. Także co, no EGT już mamy też już wpięte w kolektor. Będziemy go tutaj przy strojeniu, będziemy go mierzyć, no i właśnie, nie? No aha, interkuler, nie? No tak, no to jest w ogóle najciekawsze. No, tu wiesz, bo może niektórzy... To możemy opowiedzieć jeszcze... Tak, to jest oryginalny. To jest oryginalny. No, a ten interkuler to... Teraz to można zdjąć. Interkuler właśnie. To dobrze, że w ogóle tutaj dotarł, bo pomógł nam Kupcio w jego zamówieniu. Ale finalnie coś tak wszystko namieszało, że zamiast interkulera z zestawem tych silikonów, to przyszłyby dwa silikony. Ale udało się. Pozdrawiamy Kupcia, ale tutaj pan, że tak powiem, trzeźwo zareagował z FMIKA, także fajnie. Także, słuchajcie, jakby tak wam powiem teraz na szybko, to nie wiem, 4 razy? Ty, może autodźwigniemy, będzie widać, co? Około 4 razy. Czy nie? Można. Chciałem tyle powiedzieć, że właśnie kminiłem te nasze ostatnie odcinki i dzisiaj właśnie ten. Ktoś teraz może pomyśleć, że jesteśmy w ten sam dzień, bo ja mam tą samą bluzę, no ale Damian ma inną, więc... Jednak nie. Ostatnio było z Fokusem. Tak. Dzisiaj Damian jest team, inna drużyna. No to zobacz, zobaczmy tutaj, co tutaj. No różnica jest co spora. Tu się dzieje, nie? No jest naprawdę. No, takie, pokaż tak od dołu, może to takie, będzie. Takie wiesz, Przemek, jak tak łapniesz z dołu, to. No co prawda tutaj ta część jest belką przysłonięta, ale faktem dalej ta wymiana będzie następować. Dokładnie. Nie, no to wiesz, tu jakieś turbodziura czy cokolwiek tu nie występuje w tym samochodzie, więc ten interkuler po zmianie, no to tylko na plus, bo praktycznie raz gaz do oporu na czwartym biegu i 60 stopni, no ten nie? To jest śmieszne. No, to ty w ogóle wiesz, same te przekroje tutaj, tych tutaj wejście, wyjście, no to... O ile wejście, okej, dobra, no bo ten, ale wyjście tu już powinno być, żeby to nie ciśnienie... Nie ma czym ssać. No dokładnie, żeby to ciśnienie tutaj fajnie się, wiesz, nie znowu z powrotem sprężało, tak? Czyli już mamy ochłodzone powietrze, które wiesz, ma mniejszą gęstość, tak? Mhm. No bo mi temperatura... Większą gęstość i po prostu chodzi o to, żeby one sobie swobodnie... No większą, bo zimniejszą. Tak, do przepustnicy dochodziło. I tutaj od razu tak Damian trochę pokazał to, co się jeszcze tu zmieniło, czyli tutaj mamy przeniesiony map sensor. Dokładnie. Bo oryginalnie tutaj jest w tej rurze, tu gdzieś, tak, nie? Tak, w tej rurce. W tej rurce, bo to nawet no, rureczka. A teraz tutaj mamy dużo większą średnicę, jednolitą, no bez żadnych przewężeń. Możemy o, tak pokazać, oryginalna. Tak wygląda. No, i dokładnie. Tutaj jest też wyjście na Sound Symposer do kabiny, no ale nie ma go. No i jak sobie porównamy te przekroje, no to różnica jest naprawdę bardzo duża. Jest. No tutaj akurat mamy tutaj 63. Więc no, gdzie tu mamy około 50. Mhm, no.
Także tutaj spokojnie. Co do takiej turbiny K04, to już w ogóle jest, nie ma tematu, w zupełności to wystarczające. No teraz mamy gdzieś coś, nawet chyba większą średnicę niż oryginalnie w RS-ie. No i fajnie, czyli troszkę z jakimś tam zapasem. Przemek się namyśli na turbo, to pojedziemy do Kupcia i Kupcia zrobi turbo. O, na przykład. A to wiesz... Ale turbo... widziałem u Przemka uśmiech taki było tak. Nie, tak się zaczynam przekonywać. Turbo, wiesz, turbo leży tam jakieś, wiesz, nie musimy nawet fokusa uziemiać, nie? Weźmiemy drugie. No tak, drugie. Niech tam sobie... Ty masz sprytne rączki, to byś szybko wymienił. No, dokładnie. No, jest pomysł. Jest pomysł, nie? No. No i co? No i tyś nic więcej nie zrobił. No, co, no lepiej sobie pożartować. No jasne, jedź na dół. Oj! Chyba przyhaczyło. Nie, wysoko do sufitu. Wiesz, ale co ostatnio? Przecież ten rozebrany był, ej. No głowicę wiem, żeśmy no wrzucili. Wiem. Chwila. No. A nie mogę sobie zażartować. No nie, bo ja teraz tak, wiesz. Zdębiałeś. Zdębiałem. Nie, no tu jest już wszystko poskładane. Prawie, że gotowe do odpału. Dobra, starczy. No. No bardzo ładnie to wygląda, żeś tam bardzo ładnie to wiesz, że zrobimy kosmetykę tutaj Przemkowi. Detailing? Wiesz. Detailing. No. Przemek z detailing zrobi, nauczy się dbać o samochód. No ale wiesz, zrobimy, że jak ma wyglądać pod maską, a później to już niech sobie robi jak chce, nie? No. No. Także co, chłodzenie silnika też będziemy robić tutaj, maskę, Przemek? Tak. Tak jak ostatnio gadaliśmy, no. Czyli tniemy. Otwory wyciąć i... No to... To zamówiłeś? To przyjadę następnym razem już z tymi. Z tymi. No to co? Czyli ja już to przygotuję. No to tnij. To już wytnę, żeby wiesz, no, żebyśmy nie stali i nie wycinali. No i tą szmatę od razu, nie? No ale to bardzo jest przydatne do kolegów z TDCI, nie? No tak, żeby im ciszej było. Także na pewno ktoś się uśmiechnie do Przemka i będzie w potrzebie, to sobie założy takie ładne wygłuszenie, nie? No, także tutaj nie, no tu z grubsza to mamy, wiesz, omówione, bo tu, tak jak mówię, dzisiaj to w sumie ja właśnie tak, wiesz, z Michałem trzeba trochę pogadać. No pogadamy, no. No, także tu mamy z grubsza omówione, ja tutaj się jeszcze to postaram wszystko ładnie podopinać, poskładamy i to już będzie, wiesz, praktycznie do odpalenia, tak jak powiedziałeś. EGT co? Na konsolę standardowo? Na słupek. Nie, na konsolę. A, tak z lewej strony? No tutaj, aha, tak. No, będzie prościej. Strony. Będzie prościej, bo no, tutaj... mniej roboty. Żeby nie było tak za długo znowu. A to już sobie Przemek zrobi później na słupek. O, dokładnie. Gdzieby nie wszystkiego naraz nie miał. Tak, bo to tak cieszy bardziej, jak sobie no, coś... No, właśnie. No, zróbmy mu tą, wiesz, taką... Tą bazę. Bazę, no. No. No dobra, to co? Myślę, że nie ma co przeciągać, bo tu nic odkrywczego nie powiemy. Tak. Jeżeli tam jakieś pytania, to wiadomo, w następnym odcinku odpowiemy. No, tak. Jakie rzeczy, z czego, co, gdzie, to jeszcze spoko. No tak, jak ktoś zadaje w komentarzach, to od razu odpisujemy, dokładnie. Więc myślę, że to jest wiadome. Michale, dobra, zapraszamy Cię tutaj. Michał, ten, dzisiaj pierwszy występ, więc będziemy ten, jak jeden z 10 będziemy rozśmieszać. Michale, przedstaw się. Cześć, nazywam się Michał i tak hobbystycznie zajmuję się sterownikami w samochodach, programowaniem. Myślałem, że powiesz, że nie piję od 2 lat, ale na szczęście nie. Ja będę tym dzisiaj rozśmieszającym. Dobra, to może zacznijmy od tego, czemu Michał jest tak ważny, można byłoby powiedzieć. No bo myślę, że ktoś ze środowiska to będzie wiedział, że no, problemy ze strojeniem tych fokusów były zawsze duże i trochę o nich porozmawialiśmy, jak byliśmy u Kamila z KMS-u, dlaczego Artur zdecydował się na inny sterownik. No bo po prostu ciężko jest o dobrego specjalistę, no ale tu się Michał urodził nie tak dawno, no i nauczył się właśnie tego sterownika. Znaczy bardziej zostałem zmuszony przez takiego znajomego Tomka z Tomi Race, którego pozdrawiam. Zmuszony? Zmuszony. W Volvo V50. Zamknięty blok, okay. Tuleje zmienione, tam nagrzebane. Tomek ma takie lekkie ADHD chyba niestwierdzone i wiesz, tam nawymieniał rzeczy, no i trzeba to było wszystko ogarnąć. No finalnie tam wyszło 400 koni, 600 Nm. Okej, okay. No i on po prostu była potrzeba. Była potrzeba, była potrzeba, a wiedział nad kim stać, żeby tak. To się wydarzyło. Dobra, no to takie bardzo lakoniczne to intro zrobiłem do tego, ale nie wiem jak to w sumie lepiej zacząć. Więc tak, Michale, żeby wszystkim objaśnić, powiedz co teraz można... takim sterowniku oryginalnym zrobić?
Właściwie ogranicza nas wyobraźnia i mój czas. No i, no, i fundusz. I fundusz, tak. Dobra. No z takich ciekawych rzeczy, co niby się nie dało robić, czy tam były problemy z tym, no to konwersja na bazę softową z Focusa RS-a z fabryczną pompą ABS-u. Bez... To ja tutaj dodam, bo to gdzieś tam mówiliśmy, ale żeby to wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Kontrola trakcji w Westeku i w RS-ie to zupełnie dwa światy. Tak, to zupełnie dwa światy. Kontrola trakcji w Westeku bardziej zamyka przepustnicą i po prostu zmula to auto, a w RS-ie bardziej stara się walczyć z zapłonami i oprócz fajnego efektu dźwiękowego daje to całkiem dobre efekty na przykład na trochę bardziej śliskim asfalcie. No właśnie w RS-ie to jest tak, że słychać od razu w wydechu, nie? Że tak, po prostu tak, walczy, ta kontrola trakcji walczy, wiesz. A w Focusie przeciętny właściciel jazdy zaczyna od tego, że wsiada, wsadza kluczyk i wyłącza kontrolę trakcji, bo się nie da z nią jechać, dokładnie. Bo ona po prostu właśnie to do ładowania naucina. Dobra, to mamy pierwszy temat, czyli możemy zrobić, no poprawić tą kontrolę trakcji. No to jest nieocenione. Wcześniej dokładnie. Trzeba było kombinować, kupować pompę, inne pierdoły, tak. Których... No na rynku to można wyliczyć na palcach jednej ręki, ile było na sprzedaży i no, też... RS-ów było mało, no to... No, a jeszcze trafić pompę, tak, gdzie, która nie tak. występowała za bardzo nigdzie niczym indziej. Innym, no to jest problem. Dobra, pierwszy temat mamy zrobiony. Powiedz mi, czy da się zrobić dwie mapki? Nie pracowałem jeszcze nad tym, ponieważ moim zdaniem najlepszą multimapą jest pedał gazu, po prostu. Ale w którymś aucie zrobiłeś dwie mapy chyba, nie? Tak, u Kamila, którego również serdecznie pozdrawiam, przełączane, znaczy to akurat nie multimapa, tylko przełączane popsy przyciskiem po prostu. Aha, okej, okay. No ale to też coś, czego nie było, czyli kolejny taki element. No i teraz powiedziałeś o... Aczkolwiek multimapa również jest do zrobienia, aczkolwiek jeszcze nad tym nie pracowałem, mhm. Nie było po prostu takiej potrzeby. Dobra, no to jest taki drugi temat, powiedzmy, że da się. Trzeci, który mi tu przychodzi od razu na myśl, to mówię, że flat shifta też się da zrobić, tak? Tak, launch controla budującego doładowanie jakiekolwiek chcemy na postoju, to się zwłaszcza w Volvo przydawało, no jednak AWD, no i flat shifta, czyli zmiana biegów bez odejmowania gazu, sterownik po prostu ucina wszystkie wtryskiwacze w momencie wciśnięcia sprzęgła, zmieniamy bieg, puszczamy sprzęgło, przepustnica się nie zamyka, turbosprężarka nie wypuszcza ciśnienia i jedziemy dalej. No i petarda. Nie? Mnie na przykład jedna rzecz tutaj naprawdę bardzo, że tak powiem, ucieszyła, chociaż nie mam już Focusa, ale powiedziałeś, że można na przykład takimi parametrami sterować, jak to, kiedy mają się wentylatory włączyć. Tak, dokładnie. Fabryczna strategia jest nastawiona chyba na ekologię i nie wiem, żeby, co tam żeby jeszcze. Nie chłodzić. Tak, wentylatory na pełną wydajność pracują dopiero przy 107 stopniach Celsjusza. No i po prostu przestawiam tą wartość, gdzie tutaj no, ale... Damian montuje zimniejsze termostaty, tam bodajże 82 stopnie punkt otwarcia. Po prostu przestawiam, że już przy powiedzmy 92-93 wentylatory zaczynają pracować z jakąś tam prędkością, no i przy 98 stopniach pracują już pełną wydajnością. No i to jest super, ja to specjalnie poruszyłem, bo pozdrawiam tutaj wszystkich innych tunerów, bo ja się o to pytałem i nikt nie potrafił tego zrobić. I to się kończyło tak, żeby kupować większą chłodnicę za też dużo pesos, a wydaje mi się, że jak się tylko zmieni te... nastawy, kiedy tak. mają startować, bo one naprawdę wichurę tu pod maską potrafią dokładnie. Zrobić, to tylko 107 stopni to już mówmy się. To już jest za późno, to już jest za późno, później to już wiesz, to się znowu nawarstwia, ta temperatura nie ma szans, żeby to odprowadzić. Nie? No i też dużym plusem jest to, że jednak jest to dosyć duży agregat cieplny, dosyć, dosyć ciasną maską. No i te wentylatory, jeśli się wcześniej włączą, no to też chłodzą tutaj wszystko, też biorąc pod uwagę jakość fordowskich i volwowskich wiązek, może to wpływać na żywotność, czy też plastikowej pokrywki, odmy i wszelakich plastików. Dokładnie, samego sterownika, który tu mamy. No to też. To już dokładnie. No tak, to będzie na pewno temat poruszany przy niebieskim RS-ie u Kamila, ale to nie będę zdradzał. Szczegółów. Czy coś, Michale, powinniśmy jeszcze poruszyć, co się da z twojej takiej perspektywy o czymś znaczy, warto musimy powiedzieć, że wiesz, ten tutaj będzie baza jako RS-owa, ale zostajemy przy całym osprzęcie, przy czujnikach. Ze steka. Dobra, to ja to rozwinę tą myśl, bo ja dostarczyłem tą mapę, która była u mnie. Ty ją przejrzałeś.
I jak ona ci się podobała? Co tam Anglicy namodzili w niej? To znaczy się takie zastanawiające mnie modyfikacje składu mieszanki paliwowo-powietrznej, które też nie miały troszeczkę sensu, ponieważ jeden wiersz w mapie po prostu był całkowicie jakby przy pełnym obciążeniu samochód w teorii według Anglików powinien się zubażać, a wcześniej został zlewany lambdą 0,75, czyli jest to AFR około 11 na 11, zwykłym paliwie. Tak. No to mnie ciekawi, no rozmawialiśmy trochę tutaj tak. poza kamerą, że, bo chciałem kamerami powiedzieć, ale Przemek jest jeden. No rozmawialiśmy o tym, że no w sumie tak patrząc po parametrach jak się jeździło, to nie było tego czuć, więc pytanie, co oni sobie tam oszukiwali albo... Czy tak jak też mówiłem, że ta mapa odpowiadająca za zlewanie w trakcie, gdy czujnik spalania stukowego wykrywa po prostu to spalanie stukowe, to od razu go zlewał na 0,75, a przypuszczam, że przy takich parametrach na fabrycznej turbosprężarce na pewno jakiś stuk tam się pojawiał. Jak tylko się pojawiał, to od razu go zlewało i... I generalnie był zlany po prostu. No tak, sterownik wybiera sobie po prostu z wszystkich modułów, które ma w sobie, przeliczających tą mieszankę paliwowo-powietrzną, wybiera sobie po prostu tą najbogatszą, żeby dla bezpieczeństwa i... Nie, no on był bogaty i tam był wir w baku, bo ja pamiętam, że jak tak... Jechałem szybciej, to nie potrafiłem z Krakowa do Wrocławia dojechać na jednym zbiorniku, a miałem 49 litrów i wchodziło gazu. No, więc jest brakowało, no palił na tamtej mapie, ale ona była ogólnie spoko, ale tu w międzyczasie Damian wyszedł z inicjatywą, no i też Michał, że zrobimy to całkowicie inaczej, tą bazę. Tak, tak, no bo przede wszystkim mówię, to też te ekstrasy, które teraz będą założone, sama ta kontrola trakcji, to już powiedzieliśmy, że to jest coś super, jeszcze te wszystkie flat shift i no to wiesz. No nie, no to petardy, dla samej kontroli trakcji to już można zmienić koncept, bo to jest po prostu warte każdego grzechu. Dokładnie. Dobra, to ja jeszcze bym tak powiedział, Michale, gdzie cię znaleźć, bo na pewno się ludzie będą o ciebie pytać, więc żebyśmy się nie bawili w głuchy telefon, to musisz powiedzieć, jak się z tobą skontaktować, jak ktoś będzie chciał wystrzelić no coś z 2,5 turbo. Znaczy, posiadam taki skromny fanpage. No to damy link w opisie. Pewnie. H2SK Performance, ale to lepiej przez link, bo tę nazwę można pomylić. Moja kobieta, którą również serdecznie pozdrawiam, że wytrzymujesz ten czas grzewania z tymi autami. Przygotowała mi tam takie grafiki. No to fajnie. Zapraszam na ten fanpage. To i też zerknę, bo nie byłem. To Przez fanpage'a prosiłbym się kontaktować po prostu najwygodniej. No i super. Takie, że tak powiem, inicjatywy i no, jak jest okazja, żeby kogoś zareklamować, to były właśnie te twoje 3 minuty, żeby powiedzieć. No a widzów oczywiście zachęcamy. Zostawcie jakiś ślad u Michała, to będzie na pewno mu miło. I żonie. Żonie? Nie, dziewczynie. A, to jeszcze wybiegłem w przyszłość. No ale to ciul. Kto wie. No już chyba za stary jestem, że jak już widzę kogoś, się od razu to czy żona, nie? To już jest zły, to już jest zły znak. Dobra, i plan mamy taki, że ty już wiem, że zrobiłeś tam jakąś bazę. Tak, to jest bazowa mapa, na której auto odpali, są dopisane wtryski RS-owe, które RS-owe, tutaj Damian zamontował. No i po prostu odpalić, żeby się mógł poruszać o własnych siłach, no a już, jak już to będzie jeżdżące, no to po prostu zgadamy się na jakiś termin i to wystroimy. No i... Dostroimy, na końcu zmierzymy moc. No. Wiesz, bo co też jest fajne, niedawno został wypuszczony taki komercyjny logger Vehicle i masz możliwość podglądu wszelakiego miejsca w pamięci w sterowniku, pamięci RAM i możesz po prostu sobie odczytać wszelakie parametry, jakie cię tylko interesują i to niesamowicie ułatwia strojenie tych silników po prostu. No to super. No to zawsze z tym był problem, bo no nie tak, wszystkie parametry forskanem zobaczysz. No nie wiem na przykład, czy zobaczysz zadane doładowanie forskanem. Nie, chyba. Nie. No, a to się jednak przydaje. No. Bo w przypadku tego softa z Anglii na pewno nie utrzymywał zadanego doładowania. No ja miałem tam 1,1 chyba w piku. No w piku tak, okej. A później, no nie pamiętam, musiałbym popatrzeć. No nie, bo one tak trzymają koło 0,6. Nie, więcej ciutkę miałem. Ciutkę tam było. No ty widziałeś, ile było, no ciutkę tam było więcej. No, 65. No właśnie, tak. O, to tak. No, w przypadku K04 to każde 0,5 ma znaczenie. Rozumiem, że tam różnice były kosmetyczne. Dokładnie, ale tak, ale to ale robiło. Ale słuchawka w dolocie też musiała być niezła, nie? No. Na fabrycznej turbosprężarce. No. Że jaka, że suszarka, że co? Że już po prostu więcej ciepła generowało, no, niż no tak, na pewno, poza... na pewno.
mapę sprawności koła kompresji, nie? No, no na pewno, to bez dwóch zdań. Ale na szczęście te turbiny są tak tanie, a zresztą ciężko je zepsuć. Dokładnie, że... no to jest naprawdę. To trzeba postarać. No, to no. Trzeba, Ja w sumie chyba nawet nie znam takiego agenta, co tą oryginalną turbosprężarkę jest. Ja miałem upalony Ja wiem, że ty na pewno, ty na pewno. No. Ale ja tak wśród osób, które znam, to nie wiem, czy kogoś znam. Nie, wiesz, co ci powiem, najbardziej to się psują regenerowane, żeby było śmiesznie. No, wiadomo jak to z tym jest. No ale Przemka też namawiamy, żeby... Mimo wszystko zdecydował się... Tak, podjął tą męską decyzję. Tak, jedną, jedyną. Słuszną. Nie mówię, żeby sprzedał, tylko żeby kupił... tylko żeby ten zdecydował się na hybrydę, to wtedy uśmiechniemy się albo do kupcia, albo do kogoś innego. Żeby po prostu nam tą turbosprężarkę przygotował. I wrócimy do Michała. No i wrócimy wtedy do Michała i Michał znowu będzie na laptopie klikać. No. Albo po prostu zrobimy tak, że spakujemy Michała, ciebie do kupcia. On zrobi tą turbosprężarkę. Od razu ją założymy? Założymy i pojedziemy na hamownię. I pojedziemy na hamownię. No. Popatrz. No. No. No, się... to mamy już weekend, nie? No, elegancko. Myślę, że to jest bardzo dobry plan. No, ja też tak myślę. Dziewczyna się na pewno bardzo ucieszy. Twoja? Tak. Tylko w weekendy widujemy. To coś i tam załatwisz na weekend, żeby się działo. Coś wymyślisz. To zrobimy długi weekend, żeby mieć. No, no. Ale to nie mówię, żeby jechała z nami. Co? Nie mówię, żeby jechała z nami. Tylko, że na weekend jakąś tam robótkę, właśnie... coś tam wymyśli, atrakcję, nie wiem. Tak, tak. Spa i spacer z koleżanką drugą. Z kim się zobaczy, wiesz, nie wiem, studium, szkoły, no. Coś wymyśli, no. Dobra, pozdrawiamy, żeby tak, nie było. Zdrawiamy. Tu sobie męski weekend organizujemy, a ten tu o dziewczynie mówi. Moja nie ogląda, więc... Nie ogląda, no to. Na Jana możemy jechać. Dobra, coś jeszcze powinniśmy powiedzieć? No nie, no dzisiaj to mamy, myślę, w opór. No teraz trzeba, wiesz, coś pokazać. Także pokażemy, wiesz, w tym ostatnim odcineczku. Na pewno nie ostatnim, żeby, ale... wiesz, korba się nie pokazała. Nic się nie pokaże. Tutaj... Nie, był fabryczny silnik od właśnie Kamila, czarny Focus, to nie wiem, mogę porzucić te nagrania. Ja sobie zażartowałem, bo chciałem Przemka reakcję zobaczyć, bo my się teraz nie widzieli, więc się trochę droczymy. Nie, tam jak jest gładko poprowadzony moment obrotowy, to nie ma problemów. No słuchaj, ile tam miałeś? 400? 70. 70 minuta. No gdzie tam jeszcze do zgięcia? No. Dawid. No. Spoko, to uprzemka zrobię 450. 550 to tak dopiero się pognie. Nie, to tak spektakularnie, wiesz, tak dwie na siebie będą patrzeć. A tak te tutaj to spokojnie, możemy dmuchać. Tylko żeby Przemek to nagrał, to wiesz, jak nagra, to będzie przynajmniej fajny materiał. GoPro pod maskę. I... No, na stałe, bo to nigdy nie wiadomo się, kiedy się to stanie. No tak. Dobra, to kończymy, będziemy sobie tak gadać, bo czuję, że jest, no, jest atmosfera do rozmowy. Jest flow. Więc kończymy i widzimy się już, jak będzie chyba wszystko poskładane. Tak, nie? Oczywiście. Bo to sobie nie ma... Nie, już tutaj nie będziemy go dawać. Jest pokazane, fajnie wiesz, co jak ten interkuler, ten dolocik wygląda, bo wiadomo, jak poskładamy zderzak lampy, no to już nic nie zobaczymy, nie? No. Więc. Przemek jeszcze przy okazji przywiezie nowe felgi i opony. No słyszałem, nowy zakup. No. No ale tutaj... I co tam, coś jeszcze? Nie, no i wloty musi przywieźć. O, wloty, to ja już do następnego razu to wytnę Przemkowi dziureczki. A przeglądałeś tak zawieszenie, czy coś jest? Czy... Z przodu było wszystko ok, póki co. No to dobra. No, także tu pytam, jest bo jak wisi, to w sumie... Tak. No. Dobra, to kończymy. I wracamy, na ciebie, żeby też dziewczyna nie krzyczała, żebyś wiesz, od razu minusa u niej nie tak, skarnęli. Tak, za pierwszym razem. No i no moja tak samo, więc trzeba się zawinąć. Tak. No, zdecydowanie. No. Dobra.